Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym filmie. Ja zawsze się witam na tym korytarzu, nie wiem dlaczego, ale tak już to bywa. Widzowie, witam serdecznie, dzisiaj jesteśmy oczywiście na serwerze na Palionowie. Jak zwykle, tradycyjnie, jakby, że tak powiem, inaczej być nie mogło. Lecimy od razu w tamtą stronę, ponieważ muszę wam pokazać moją tajną bazę, którą tam mamy w tych krzakach, którą zbudowaliśmy wczoraj. Ja jestem z niej mega zadowolony, bardzo mi się ona podoba i tak dalej. O, już się prezentuje, tam widzę z daleka, że jest ta pochodnia. Patrzcie, pokażę wam, jak to tutaj wygląda wszystko. Nic tutaj za bardzo nie kombinowałem po tym, jak zakończyłem po wczorajszą rozgrywkę, ale wiecie, jakoś to... O kurde, co tu za burza, jak się wystraszyłem. Dobrze, ale niech se grzmi, dobra. Jak widzicie, jest to tak, tutaj muszę to jeszcze wyrównać tymi liśćmi i tak dalej, więc tutaj jest troszkę pod tym względem lipa. Musimy ogarnąć sobie na przykład, patrzcie, zejdziemy sobie teraz na dół i ogarniemy sobie tutaj troszkę liści. Ogarniemy sobie troszkę liści, dobra, tu. Dobra, coś takiego. Zwierzmy tą jedną tą i dzięki temu będziemy mieli z czego tutaj jakby zaprawić te luki. Dobra, tu mnie jeszcze zombiaczek chce zaatakować. Zostaw mnie, dobra. Tutaj mamy tak, okej, zabierzmy to wszystko i ulukujmy tą dziurę, tak żeby to już naprawdę wyglądało dobrze. Zanim przejdziemy do filmu, powiem wam o sponsorze dzisiejszego filmu, którym jest strona Artrel, zajmująca się składaniem komputerów na indywidualne zamówienie klientów. Jeśli nie znacie się na składaniu komputerów albo nie macie nikogo, kto mógłby wam w tym pomóc, Artrel będzie idealnym rozwiązaniem, ponieważ pomogą wam złożyć komputer ze wszystkich dostępnych części na rynku taniej i lepiej niż jakbyście kupowali gotowce. Konfigurator jest bardzo prosty, ponieważ w zaledwie kilka minut możecie złożyć swój wymarzony komputer, który przyjedzie do was idealnie złożony ze wszystkimi sterownikami, z wszystkim zainstalowanym, gotowy po prostu do pracy. W opisie macie link do strony i do ich Instagrama, tam możecie znaleźć więcej informacji i jeżeli potrzebujecie pomocy albo macie jakieś pytania, możecie pisać na maila, który wyświetla się na samej górze strony. Ja ze swojej strony polecam, bo wydaje mi się to być naprawdę dobrym rozwiązaniem. Ja niestety nie wiedziałem o tym, że takie rozwiązanie jest, więc skorzystałem z gorszego, ale gdybym teraz potrzebował komputera, na pewno skorzystałbym ze strony Artrel. Widzowie, jest bardzo ważna sprawa. Wchodzę na serwer i patrzę, jest Palionobot w tym momencie na serwerze. I teraz powiecie, no to niebezpiecznie. No jak najbardziej, nie jest to najbezpieczniejsze, że jestem tu w tym samym momencie co on. Ale chciałbym go po prostu dzisiaj pośledzić. Tylko muszę najpierw go zlokalizować, ale to zanim go zlokalizujemy, to na spokojnie jeszcze sobie tutaj naprawię to wszystko, tak żeby to wyglądało lepiej. No wydaje mi się, że to wygląda git ogólnie, że tu jesteśmy w miarę bezpieczni, że tak to ujmę. Ale kurde, tu zombiaki mnie bardziej widzą, mam nadzieję, że Palionobot mnie tutaj nie wyhaczy. Dobra, weźmy to. Ja na samym początku to widzowie chciałem polecieć jeszcze do siebie do laboratorium, zabrać sobie potkę na niewidzialność, bo ostatnio tam trochę potek porobiłem. Kurde, jak grzmi. Ostatnio sobie trochę potek porobiłem, no chyba z 6 tych potek mam, więc dzięki temu będziemy mogli sobie też jakoś, że tak powiem, sprytnie, bardzo sprytnie sprawić, żeby po prostu, żeby nas Palionobot nie zauważył, nawet żebyśmy byli blisko niego, więc to jest najważniejsze. Dobra, wychodzimy do góry, tutaj zrobiłem sobie potki, uwaga, ale nawet więcej, zrobiłem 8, a bo ja wykorzystałem 2 na coś tam, znaczy jedną na coś tam, bo miałem 9, dobra, no i mamy jedną potkę, to nam w zupełności wystarczy na dzisiaj, więc bierzemy sobie ją do ekwipunku, dajmy sobie ją może gdzieś tutaj, reszta nam nie jest potrzebna. Dobra, lecimy w tamtą stronę, musimy teraz zlokalizować Palionobota, to będzie najcięższe, bo wydaje mi się, że właśnie nawet nie wiem, gdzie ja mam go szukać za bardzo. Czekajcie, przelecę się tutaj nad więzieniem. Zobaczymy, co tutaj się kryje. Czy tutaj gdzieś Palionobot siedzi? O kurczę, jakieś dziwne lagi mam. Co to jest? Co tu się kurde wydarzyło? Co to jest? Dobra, ja nie wiem. Dobra, nie obchodzi mnie to. Na Jetowicach. Boże, jak mnie dawno na Jetowicach nie było. Czy na Jetowicach on gdzieś jest? Nie wiem, trzeba go zlokalizować. Może do jaskini Yetiego? Nie, no tu nie. Dobra, czekajcie, sprawdźmy po prostu może w domu Patryka, bo wiecie, to jest w końcu przemieniony Patryk, więc najprawdopodobniej tam powinien być właśnie w tamtym miejscu, więc po prostu gdzieś tam się przeleśmy i zobaczmy, czy on się tutaj gdzieś może nie kryje. Dobra, dobra, tam jest wejście, jest wejście na 3 kratki, on jest w ogóle większy niż normalnie i dlatego jakby chyba... O kurde, tam porwalał ten dom właśnie, co jest grane. Dobra, czy on tam jest w środku? Całkiem możliwe, że jest, skoro tam pioruny walą. Nie widzę go na razie, ale całkiem możliwe, że on tam gdzieś będzie się krył. Dobra, czekajcie, czy ja chcę... Nie wiem, czy on tam jest, nie wiem, czy już ma pić potę. Nie widzę go na razie, ale dobra, czekajcie, zbliżmy się tutaj troszkę. O kurde, jest tam. Dobra, pijemy potę, szybko. Dobra, wypijmy ją, żeby być bezpieczni. Teraz, dobra, zobaczmy, jak to tu wygląda. On sobie siedzi u siebie na chacie. Ja nie mogę, co to są za tabliczki? Jestem głodny. O kurde, jak? Robot jest głodny? Co to ma być? Ej, tu się totalnie nic nie zmieniło. To jest dalej do Patryka. Tęsknię za Patrykiem, szczerze widzowie, przyznam. Bo Patryk to był taki fajny ziomeczek. Naprawdę, że z nim to się tak, no po prostu rozumiałem, no. Po prostu jakoś było śmiesznie. Ale Palionobot, no nie wiem, co tu się wydarzyło, ale totalnie mi się to nie podoba. Gdzie on jest? Ej, zgubiłem go. Ej, on tu był przed chwilą. Halo? Tu jest jakaś dźwignia. Kurde, co to był za piorun? On gdzieś znikł. Tam jest jakaś dźwignia, ona pewnie coś otwiera. Nie wiem, czy to tu jest jakaś tabliczka. Odpowiednie miejsce.
co? O kurde, jak się wystraszyłem go. O kurde, o kurde, o kurde. Dobra, to było przerażające, jak ja o tym zobaczyłem tam w środku. O, ma jakiś miecz, to jest jakiś mega potężny miecz. On ostatnio ściągnął Bobota na strzała. To było niebezpieczne. Patrzcie, on ma części wszystkich osób z Palionowa. Ja tu mam moja noga, noga Milki, ręka Bzyka, ręka Dave'a, klata Yetiego. I ja nie mogę, głowa Paliona, no to jest coś poważnego. Dobra, to jest jakaś tabliczka, którą stawia w tym momencie. Dobra, czuję się w miarę bezpiecznie, jak jestem niewidzialny, on mnie chyba nie widzi. Miejsce testu. Jakiego testu? O co chodzi? Nie rozumiem, czy on przeprowadzał jakiś test związany z tym, z jak to się nazywa, z Patrykiem i ze SpongeBobem, czy coś takiego? Nie wiem, dobra, czekajcie, zróbmy może tak. O kurde, uderzyłem się lekko. Idźmy do tej mojej tajnej bazy, wykorzystajmy tą tajną bazę w końcu i po prostu z tej tajnej bazy troszkę popodglądajmy. Chociaż ja w sumie jestem niewidzialny, to w sumie to jest bez sensu, ale dobra. Ja jestem ciekaw, jak to wygląda ze strony bazy, czy my tutaj dużo widzimy, czy nie. Wchodzę do środka i zobaczymy, jak to tutaj wygląda, czy mogę go obserwować. No patrz, no idealnie. Mamy takie widowisko stąd, że to jest niesamowite. Muszę tutaj przynieść skrzynkę, postawić i wnieść tutaj te... Czekajcie, zróbmy sobie tutaj już skrzynkę nawet. Zróbmy coś takiego, że zabierzemy to, postawmy to i zróbmy skrzynkę już. Dobra, jest skrzynka i skrzynkę postawmy w tym miejscu. No i tutaj będzie trzeba podki na niewidzialność przynieść więcej, bo tu mogą się one też przydać. Dobra, on stoi na tym domku, kiedyś Patryka, teraz w sumie swoim domku, nie? Wiecie, o co chodzi? Kurde, on te pioruny strzela. One też jakoś mu zadały obrażenia, nie wiem, o co chodzi. Dobra, idźmy tam do niego. Dobra, tu jest jeszcze jakiś... Ej, on poleciał gdzieś, on gdzieś poleciał. Dobra, czekajcie, teraz... Dobra, tu... On tu ląduje. Nie, błagam, żeby on tylko nie zauważył tej mojej tajnej bazy. Czekajcie, ja muszę zobaczyć, co się kryje na tej tablicy, co on tam napisał. Bo on tutaj ciekawe rzeczy w ogóle pisze. Staniemy tutaj i tu będę stąd widział. 130 na 43. Nie wiem, co to jest za... To są może jakieś kordy? Ej, to mogą być jakieś kordy. 140 na ile? 140... Nie, 130 na 43. 130 na 43. Dobra, będę musiał to sprawdzić. Muszę to zapisać sobie gdzieś. Mam jakąś książkę tu? Nie mam nigdzie żadnej książki. Ale to patrz, zrobimy tak. MSG, Szczypson, 130 na... Przez 40... Przez 43. Coś takiego. Dobra, napisałem sam do siebie. On tego nie widzi. Dobra, on tutaj coś... Kolejną tabliczkę postawił. O co chodzi? Jeden. Ej, on jakiś kod podaje dziwny. Jeden, ja to muszę zapisywać, widzowie, ja nie mam żadnej... Gdzie ja to mógłbym zapisać? Na jakąś kartkę. Dobra, telefon, na telefonie zapiszę. Biorę telefon do ręki i będę to pisał teraz na telefonie. Jakąś notatkę tu odpalimy. Halo, gdzie są notatki? Gdzie tu są notatki? Dobra, tu są notatki. Dobra, i teraz tak, uwaga, robimy nową notatkę. I piszemy, było tak, 130 przez 43. Teraz napisał 1. I teraz musimy szukać, tu jest kolejna tabliczka. I o co tu chodzi? Tu jest 2. Dobra, 2, czyli to, czy on teraz jakoś numeruje, zaznaczy jakieś punkty? 7, 2, 7, dobra, czekajcie. 1, 2, 7, dobra, to jest ważne, to trzeba wszystko notować, bo to mogą być jakieś ważne rzeczy. Tu jest 4, dobra, czyli teraz 4, może to jest jakiś kod? Nie wiem, on musi patrzeć, w jakiej on to kolejności robi, więc idziemy po kolei. Tutaj jest kolejna tabliczka, gdzie jest napisane 3. Dobra, dopisujemy 3, dobra. Tu jest tabliczka 5. Nie, 9, kurczę, tak chciałem strzelić, ale nie udało mi się. Dobra, 9. I teraz tutaj jeszcze tabliczka 5, tu jest 5, dobra, no to byłem prawie blisko. Dobra, 5 tutaj. I teraz tak, o co tu chodzi? On zaznaczy tymi tabliczkami coś konkretnego i tam gdzieś leci. Kurde, niedobrze. On leci do tej bazy, kiedyś to była, nie wiem, czyja to baza nawet była. Gdzie on? Znik mi. Czekajcie, muszę tam podlecieć, muszę użyć jednej fajerwerki sprytnie, tak. O kurde, on tu leci. Czy nie? Gdzie on jest? Dobra, zgubiłem go, czekajcie, on tam jest gdzieś. O kurde. Nie wiem, czy mnie zauważył, czy nie, ale ściągnę tą elytrę w odpowiednim czasie, jakoś tak mam nadzieję, że w odpowiednim. Kurde, nie mogę tak latać blisko niego, to jest niebezpieczne. Dobra, ale muszę się do kogoś dostać, żeby widzieć go lepiej. Ja powinienem ciągle trzymać dystans, a tak kurczę nie trzymam tu na razie, ale może nie zauważył. Może nie zwrócił na to uwagi. Dobra, tu przeskoczmy, tu. Dobra, gdzie on jest? Zgubiłem go. O, słyszałem, że gdzieś uczył fajerwerki. O, to jest, na dole jest, dobra, jest w tej bazie SpongeBoba, dobra. Czekajcie, zejdźmy tu na dół. Zobaczmy, co on tu kombinuje, bo to jest całkiem ciekawe. Dobra, zejdźmy tu, wodą spójmy sobie, dobra. Okej, o nie, on stoi przy tym portalu, czy on tam ma jakąś tajną bazę? Ej, dobra. Ej, jeżeli on coś planuje w Netherze budować, to jest lipa naprawdę niezła. Dobra, przejdźmy tu. Dokąd on tu idzie? Nie wiadomo dokąd. Przechodzi tam, głowa mu lekko utknęła, ale on tam wychodzi, ja wiem, gdzie on wychodzi, więc popatrzmy z tej strony, tam chyba nic więcej nie ma, o kurczę, dobra, tu przejdźmy,
On tam powinien się wychylić. Tak, jest, jest, wychylił się. Dobra. Ja nie przechodziłem przez te drzwi, żeby mnie nie zauważył. Żeby nie usłyszał, że się drzwi otwierają. Okej, leci sobie gdzieś znowu. Ale nie, ląduje znowu. Czekajcie, ile mam? Jeszcze 2 minuty. Dobra, mamy mało czasu. Kurczę, mogę zabrać tą drugą potę, bo tu się widzę, że się rozkręca sytuacja, a ja mam tylko jedną potę. No trudno, będę musiał kiedyś powtórzyć śledzenie na nim, bo to jest, że tak powiem, z potencjałem wszystko, z potencjałem. No chyba, że później będziemy z tej mojej bazy. A no dobra, on tam gdzieś lata. Dobra, idę w stronę mojej bazy. Mamy wszystkie tabliczki i mam też cały kod zapisany. Wy też widzowie go koniecznie zapiszcie. Możecie napisać w komentarzu ten kod, żebyśmy go nie zapomnieli i żeby łatwo było go znaleźć. Więc kto teraz dotrwał do tego momentu, jeżeli zostawicie komentarz, w którym będą właśnie te cyfry, które podał ten Palionobot w komentarzach, to będę wiedział, że dotrwaliście do tego momentu. Zobaczymy, ile osób dotrwało. Jestem ciekaw. Dobra, ej, on tam stoi na tej ręce Bobota, w sensie tego robota Bobota, w sensie, wiecie co chodzi. O kurde, piorunem uderzył znowu. Nie, no to są jakieś dziwne cyrki, to mi się nie podoba. Dobra, mamy minutę 16. Nie, o kurde, on tam spadł tak bardzo pionowo w dół. Dobra, lecimy tam szybko. Trzeba to ogarnąć, co on tam robi takiego? Czekajcie, on tam, czy on wleciał w tą dziurę, w której powstał? Ja nie wytrzymam. Dobra, czekajcie. Nie widzę go nigdzie. Gdzie on jest? Zgubiłem go. Czekajcie, on chyba w tamtej dziurze będzie w takim razie, faktycznie. My lecę w tamtą stronę, dobra, lecimy tu. Dobra, dobra, jesteśmy blisko tej dziury. Czy on tutaj jest na dole? Nie ma go tu. Ej, zgubiłem go, to nie jest dobrze. Dobra, mamy 40 sekund. Dobra, piorun znowu gdzieś uderzył, ja go zgubiłem. Nie mamy teraz czasu na to, żeby go szukać, bo ja nie mam niestety potki. Ja pójdę do tej tajnej bazy i ja tam poczekam chwilę i zobaczymy, czy go w ogóle zauważę. Mamy 30 sekund na to, żeby się dostać do tej bazy. No, wydaje mi się, że zdążymy na luzie. Ale, o, tu są jakieś tabliczki przed tym, ale to już chyba czytałem. Szybko tylko sprawdzę. Miejsce testu 54 na 100, trzeba to zapamiętać. 54 na 100. Jest jeszcze jedna wartość, 54 na 100. Dobra, muszę to zaraz zapisać, ale najpierw się muszę schować. O, szybko, ile mam czasu? 7 sekund, dobra, zdążymy. Wchodzę, jesteśmy w bazie, dobra, git, idealnie zdążyliśmy. Stańmy sobie, o, jest tam. Dobra, czekajcie, zapisuję jeszcze szybko tą drugą wartość, póki pamiętam, 50 na 100. Tak to chyba było. Kurde, już nie pamiętam, zaraz jak się pogubię, to będzie slipa. Dobra, już jestem widoczny, więc muszę się tutaj kryć. On coś buduje z gąbki. Znowu jakąś tabliczkę stawia. Dobra, czyli jest kolejna wartość jakaś, którą będziemy musieli zaraz podejrzeć. Albo na następnym odcinku. Nie wiem, zobaczymy. Ale coś tam ważnego będzie, tak mi się wydaje. On to pisze. No wiecie co, ja już z tej strony to tutaj za bardzo nie mogę nic więcej powiedzieć, bo ja tak naprawdę to widzę tylko, że on coś robi. I tu bym mógł, tak wiecie, tu bym mógł stanąć i go po prostu wiecznie obserwować. Ale nie mamy pewności, czy... Dobra, co on robi? On odlicza coś. Ej, on coś odlicza. Co on odlicza? Co jest grane? Ej, dobra, on robi jakieś pomiary teraz. Kurczę, to nie jest jakiś bot, który ma wokół jakieś wymiary i on nie musi tego liczyć? Nie, dziwne, podejrzane, ale dobra, on coś liczy. Ale to jest jakieś mega duże to, co on liczy, to jest podejrzane. Dobra, to mi się nie podoba, ale dobra. Tam jest jakaś ta wartość. Ja nie mam niestety potki na niewidzialność żadnej. Kurde, szkoda. Szkoda, że nie zabrałem dwóch. Mogłem zabrać dwie. Taka lipa. Taki błąd wielki. Bro, on tam gdzieś biega. Czy ja chcę podjąć teraz misję ryzykowną i zobaczyć, co jest na tej tabliczce? Kurczę, boję się. Tam kolejną tabliczkę widzę, że postawi. Postawi kolejną tabliczkę. Widzę, że już ma w rękach. Czekajcie, tu stańmy. Dobra, tu nie, znikł mi za tym głazem. Dobra, czy ja chcę iść to zobaczyć? No chcę, no kusi mnie, żeby to zobaczyć, boję się jedynie, że mnie zobaczy. A wtedy mamy totalną lipę. Przez krzaki nic nie zobaczymy niestety. Ale on tam gdzieś powinien być. Dobra, czekajcie, przejdźmy tu. Dobra, tu. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Nie widzę go. Dobra, szybko wartość. Sprawdzamy szybko. To jest w środku. 37 na 30. Dobra, to jest ważne. 37 na 30. Dobra, zapisuję to. Uwaga, ostatnia wartość. 37 na 30. Tak tam było. Kurde, ja już się gubię, naprawdę. Ja powtarzałem to przez kilka sekund teraz, żeby nie zapomnieć i mam wątpliwości, czy dobrze zapamiętałem. Masakra. Dobra, widzowie, kończę odcinek w tej bazie tutaj. Zobaczymy, co się wydarzy. Ja jeszcze się przejdę wokół tego wszystkiego i poszukam może jakiejś informacji, może on tam coś jeszcze pozostawia. W każdym razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wiecie, o co chodzi z tymi wszystkimi kordami, czy tam z tymi liczbami, nie wiem, o co to oznacza, to dajcie znać w komentarzu. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro. Trzymajcie się, pozdro. Elu.